30 marca przypada wspomnienie błogosławionego Amadeusza IX, księcia sabaudzkiego. Amadeusz urodził się w roku 1435 w Sabaudii. Był synem Ludwika I, księcia Sabaudii, i Anny, córki króla Cypru, Jana II. Pragnął zostać duchownym, ale poddając się woli ojca, poślubił Joannę, córkę Karola VII, króla Francji. Został ojcem 10 dzieci. Jedna z jego córek, Ludwika, została błogosławioną. Jako książę rządził sprawiedliwie, troszcząc się o poddanych. Jednak epilepsja, na którą cierpiał od dzieciństwa, uniemożliwiała mu pełnienie obowiązków. W roku 1471 musiał przekazać władzę w ręce małżonki, a sam usunął się na bok. Amadeusz zdawał się cieszyć z tego, że teraz będzie miał więcej czasu na działalność charytatywną. Tak się w nią zaangażował, że jego rodzinny region zaczęto nazywać nawet rajem ubogich. Alpejski książę żył bardzo skromnie, a wielką wagę przywiązywał do życia duchowego. Regularnie modlił się i prowadził życie sakramentalne. Zmarł w opinii świętości 30 marca 1472 roku, mając zaledwie 37 lat. Na łożu śmierci powiedział do swoich dzieci i służby: bądźcie sprawiedliwi, kochajcie potrzebujących i biednych, a Pan da pokój waszemu krajowi. Pochowano go w katedrze w Werkeli, gdzie do dziś znajdują się jego relikwie. Został beatyfikowany przez Innocentego XI w roku 1677. Jest patronem panujących oraz rodzin. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za wstawiennictwem błogosławionego Amadeusza, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.